10 maja wspominamy świętego Jana z Avilli, prezbitera i doktora kościoła. Jan urodził się 6 stycznia 1500 roku w Almodóvar del Campo, w hiszpańskiej rodzinie szlacheckiej o korzeniach żydowskich. Już jako 14-latek podjął studia prawnicze na Uniwersytecie w Salamance, a potem studiował filozofię i teologię w seminarium w Alcala. Po śmierci rodziców rozdał majątek ubogim, a po przyjęciu święceń kapłańskich zaprosił do stołu na obiad prymicyjny 12 żebraków i osobiście im usługiwał. Pragnął wyjechać na misję do Ameryki, ale arcybiskup Sewilli zlecił mu wędrowne misje ludowe. Przemierzał więc całą Andaluzję, katechizując dzieci i ucząc dorosłych modlitwy, ale przede wszystkim spowiadał. Ponieważ nie przyjmował ofiar za intencje mszalne, wiódł bardzo ubogi żywot. W roku 1531 oskarżono go o iluminizm, przeświadczenie, że prawdę można poznać nie drogą rozumowania, lecz wyłącznie intuicyjnie, dzięki oświeceniu umysłu przez Boga. Podejrzewany o głoszenie herezji, spędził 2 lata w więzieniu inkwizycji, ale ostatecznie oczyszczono go z zarzutów i po licznych interwencjach został uwolniony. Udał się wtedy do Granady, a potem powrócił do Andaluzji. Po roku 1540 poświęcił się dziełu tworzenia sieci kolegiów oraz szkół wyższych. Założył m.in. Uniwersytet w Beza na południu Hiszpanii. Powołał też do istnienia Stowarzyszenie Życia Wewnętrznego. Do historii przeszedł nie tylko jako misjonarz ludowy, mistyk, wykładowca akademicki i autor dzieł o życiu duchowym, które wysoko cenili m.in. święty Franciszek Salezy i święty Alfons Liguori. Był bowiem porywającym kaznodzieją, a głoszone przez niego nauki doprowadziły do niejednego nawrócenia. Wystarczy przypomnieć, że święty Jan Boży, który po wysłuchaniu w Granadzie jego kazania tak gorliwie pokutował i okazywał żal za grzechy, że został uznany za szaleńca. Z kolei wicekról Katalonii tak bardzo był poruszony kazaniem Jana wygłoszonym podczas pogrzebu królowej Izabeli Portugalskiej, że wstąpił do jezuitów, znamy go jako świętego Franciszka Borgiasza. Do grona duchowych podopiecznych Jana, z którymi prowadził korespondencję, należy także święty Ludwik z Granady, Ignacy Loyola i Teresa z Avilla. Jan zmarł w opinii świętości 10 maja 1569 roku w Montilla koło Kordoby. Jego kult zaaprobował Klemens XIII, ogłaszając go sługą Bożym w dniu 8 lutego 1759 roku. Beatyfikował go natomiast Leon XIII 4 kwietnia 1894 roku. Zaś w dniu 31 maja 1970 roku został kanonizowany przez papieża Pawła VI, który uważał, że Jan powinien być wzorem do naśladowania dla wszystkich współczesnych księży cierpiących na kryzys tożsamości. 7 października 2012 roku papież Benedykt XVI ogłosił świętego Jana z Avilli doktorem Kościoła Powszechnego wraz ze świętą Hildegardą z Bingen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu Kościołowi świętego Jana z Avilli jako nauczyciela wiary i opiekuna. Spraw, abyśmy wiernie zachowywali w naszych sercach naukę, którą głosił pod natchnieniem Ducha Świętego i doznawali jego orędownictwa u Ciebie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.